Dzięki wielkie za zastęp Aniu. Ja nazywam się Kwinta. Zajmuję się w Anshar Studios szeroko PR-em i marketingiem. A na tej prezentacji chciałbym powiedzieć nieco więcej na temat ogólnie Kickstartera. Tutaj akurat swoje doświadczenie zdobywałem przy Game decku, także będzie to niejako postmortem, gdzie będę mógł nakreślić bardzo dużo fajnych informacji na temat całej kampanii, będzie trochę hintów. Slajdów jest dużo, czasu mało. Tutaj Kamil jest dobrym przykładem, że chciałby dużo powiedzieć, a nie zawsze można, także pozwólcie, że, że przejdę dalej. Swoje doświadczenie w Anshar Studios już przez 4 lata zdobywałem między innymi przy projektach takich jak Detect oraz Telefrag VR. To były VR-owe gry Studia. Obie zostały oczywiście wydane, a w tej chwili skupiam się w 100% na Game decku. Game Deck jest naszym izometrycznym RPGm opartym na powieściach Marcina Przybyłka. Setting jest cyberpunkowy, co jest obecnie bardzo hot stąd polecam też do obserwowania gry na, na, na Steamie. Link do Anshar Studios tutaj pojawił się nie bez przyczyny, ponieważ Anshar Studios oprócz projektów first party, czyli projektów, które robimy sami, zajmuje się również grami third party, czyli grami robionymi na zlecenie klientów, to może być porting, to może być support danej części, także pełne portfolio możecie zobaczyć na stronie Anshar Studios. Jeżeli chodzi o samego Kickstartera, tutaj akurat skipnę cały um, Wszystkie detale dotyczące tego, kim je, czym jest Kickstarter, ponieważ myślę, że e, tą wiedzę można sobie szybko przyswoić, a nie chciałbym tutaj tracić na to czasu. E, chciałem tylko zaznaczyć, że wszystkie informacje, które zostaną przedstawione w tej prezentacji, będą opierały się głównie na kategorii games. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że często. E, jest dużo kategorii na Kickstarterze i z tego, co, co obserwuję, każda rządzi się innymi prawami. Na przykład Board Games to jest po prostu nieba ziemia, na przykład jeżeli chodzi o, o w ogóle ilość zbieranych pieniędzy. Także niektóre hinty, które tutaj mogę przedstawiać, mogą się nie utożsamiać w 100% z innymi kategoriami. Także miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o główne założenie kampanii Game Gamedeka, to tutaj u nas... Byliśmy w dosyć dość komfortowej sytuacji, dlatego że e, ufundowanie kampanii nie zależało w 100% od tego, czy my, e, czy my zrobimy tą grę. Także tutaj mieliśmy ten komfort psychiczny, że wiedzieliśmy, że po prostu ten skop gry będzie mniejszy, ale jakby w założeniach firmy ta gra e, będzie powstawać. Także głównym celem naszej kampanii e, było zbudowanie community, było zbudowanie e, bazy graczy, która jest zainteresowana grami RPG. I analizując po prostu inne kampanie, stwierdziliśmy, że tak, że, że to jest fajny sposób, żeby zwiększyć awareness na temat GameDeka właśnie za pomocą Kickstartera. Chciałem się wypowiedzieć o community-driven marketingu w dłuższy sposób, ale wydaje mi się, że poprzednia prezentacja Kamila w idealny sposób przedstawia, czym jest zdrowa komunikacja i nastawienie przede wszystkim na, na gracza. Tak? W dalszych slajdach pokażę, w jaki sposób to się w naszej kampanii objawiało. Tutaj głównie chodzi o to, żeby gracze też mieli wpływ na to, jak ta kampania będzie wyglądać, a może nie jak kampania, a cała gra. Także w kolejnych slajdach pokażę Wam nieco więcej na ten temat. Polecam odpalić sobie w Google naszą kampanię. Ona jest dalej dostępna. Kickstarter skończonych, ufundowanych kampanii nie, nie usuwa, także można śmiało. Na bieżąco przeglądać na drugim monitorze to, o czym będziemy tutaj rozmawiać. Także krótko o, o liczbach. My rozpoczęliśmy kampanię 25 marca. Kampania trwała 33 dni. W trakcie tej kampanii udało nam się oczywiście zebrać cel. On został osiągnięty w 36 godzin. Tym celem było zebranie 50 tysięcy dolarów, więc w w ramach zbierania funduszy na grę można powiedzieć, że to jest to jest dużo, to jest mało w zależności też od skopu projektu. My uważamy, że to nie był jakby najwyższy cel, który mogliśmy sobie postawić, ale nie to było oczywiście głównym celem. Udało się oczywiście zebrać prawie 350% pierwotnego celu, także jest to dla nas niewątpliwie sukces i. Fajne świadectwo tego, że praca, którą wykonaliśmy przy, przy całym Kickstarterze, no miała sens, miała sens i to była ta ścieżka, którą obraliśmy, która, która przyniosła skutek. Idąc dalej przez, przez statystyki łączna liczba bakerów, czyli osób wspierających kampanię była bliska 5 tysięcy. Co ciekawe, tylko 8% parogiem GMD jako swój pierwszy produkt, to znaczy, że 91% osób, które zdecydowały się nas wesprzeć, już miały konto na Kickstarterze, czyli już wspierały wcześniej jakąś grę miały obycie z Kickstarterem, więc to jest dosyć dla mnie szoker, jeżeli chodzi o analizowanie kampanii, że tylko 8% osób sparło nas z zewnątrz Kickstartera, tak? Było call to action na zasadzie stwórzcie konto, wesprzyjcie grę i, i tak jak wspominam, to jest tylko, tylko 8%. Liczba komentarzy tutaj, akurat skupiłem się na stanie na wrzesień, gdzie, gdzie robiłem jakby... Mm, wewnętrzną prezentację dla, dla innych członków Anshar Studios. Ta liczba ciągle, ciągle się aktualizuje. Także ona się aktualizuje dlatego, że Kickstarter dalej żyje. Mimo, że kampania jest skończona, to dalej update'ujemy content, pokazujemy nowe treści, jesteśmy w stałym kontakcie z tymi ludźmi, także to jest bardzo ważne, żeby po zakończeniu kampanii dalej z tymi osobami rozmawiać. Średnio wsparło nas 140 osób w takim rozbiciu na dzień. 5000 to była suma, którą się udało w uśrednionym, uśrednionej skali zbierać. Średnia wartość pleża wynosiła 34 dolary, czyli to jest więcej niż najtańszy tier, gdzie oferowaliśmy grę. Także tak jak wspominałem, jeżeli chodzi o aktualizację, my staraliśmy się aktualizować content i to chodziło również o treści związane nie tylko z samym Kickstarterem, ale także o taki tak zwany content updates, tak? gdzie pokazywaliśmy na przykład ekskluzywne concept arty, gdzie robiliśmy swojego rodzaju dev diary, opisywaliśmy bardziej szczegółowo daną rzecz. To przeciąga oczywiście yy, czytelników, Udało nam się odblokować 7 stretch goalie, które o których będę troszkę później rozmawiać. Zostały totalnie przeorane, gdy kampania się zaczęła, ale tak jak wspominałem o tym za chwilkę. Jeżeli chodzi o topkę krajów, to tutaj Stanami Zjednoczonymi Kickstarter stoi. Polska jest wysoko z uwagi na fakt, że Marcin Przybieg jest autorem z Polski i my jesteśmy deweloperem z Polski i po prostu tutaj dana baza community była. Oprócz tego Niemcy i Wielka Brytania też tutaj dobrze. Prosperują, jeżeli chodzi o Kickstartera, na co warto zwrócić uwagę, nie ma tutaj Rosji. Rosja jest w topce, jeżeli chodzi o wishlistę Game deka. baza graczy skupionych na RPG-ach, jest tam dosyć silna. No a tutaj praktycznie Azja, Azja nie istnieje, tak. Także jest to, jest to też ciekawa, ciekawa statystyka. Udało nam się rzucić łącznie 17 różnych nagród. One też były podzielone pomiędzy te, które są limitowane, te, które dorzuciliśmy, ale uważam, że jest to taka, taka liczba, której warto się trzymać. Oczywiście, z, jeszcze raz przypominam, że to były, to były różne wariacje. Jeżeli chodzi o najczęściej wybierane nagrody, u nas najczęściej wybieraną nagrodą, prawie 40%, no 37%, tutaj wyolbrzymiłem, jest nagroda Game deck. Nagroda Game Deck to był najtańszy tier z kopią gry, czyli to był najtańszy tier przez całą, cały okres trwania kampanii, gdzie mhm. można było kupić grę. I wyceniliśmy to na 25 dolarów. Drugim tierem był Kickstarter Special. Kickstarter Special oferował limitowany content tylko dla backerów, czyli ze wszystkich innych tierów tylko ten zawierał coś szczególnego. Możecie zapytać, dlaczego kilka osób zdecydowało się, kilka, 25% zdecydowało się na, na tego tiera, jeżeli on tyle samo kosztuje, dlatego że on był ograniczony czasowo, z tego co pamiętam. I... On był w momencie, kiedy mieliśmy dostępne też IRLiBerdy. W związku z tym, IRLiBerdy to są takie wcześniejsze nagrody, które można kupić. Ta, one są po prostu tańsze, one mają limitowany, limitowaną pulę, ale one t, mm, służą jako taki wabik, czyli, czyli mamy coś, co jest limitowane, ludzie, ludzie chcą to, to wspierać. Oczywiście jest to tańsze, stąd było, było większe zainteresowanie. Oczywiście nie uważam w tej chwili, że Kickstarter Special to też jest stuprocentowy sukces, ale o tym później. Jeżeli chodzi o Virtual Player to jest tier, który oferował cyfrowe bonusy, czyli tutaj widać, że 8% graczy chciało czegoś więcej niż tylko samą kopię gry, czyli tutaj dodawaliśmy artbooka, dodawaliśmy cyfrowy soundtrack, cyfrowe książki z tego, co pamiętam, także paczka bonusów, która, która będzie po prostu podsyłana do graczy, jak będziemy gotowi Opublikować te nagrody. Tutaj statystyka, której nie znajdziecie w sieci, to są statystyki dostępne tylko dla osób, które przeprowadzały kampanię, także warto się tutaj na tym skupić. Można tutaj wyróżnić dwa elementy, takie jak external, traffic oraz Kickstarter, czyli Kickstarterem zapisane są wszystkie źródła wejść. Które rzeczywiście odbywały się w ramach Kickstartera, czyli to są wszystkie automatyczne przypomina przypominajki, slidery, recommended, visibility na stronie głównej, czyli coś, co działa wewnętrznie i organicznie dzięki Kickstarterowi. Tutaj warto pozostawać w kontakcie z ekipą z Kickstartera, która, która pomaga, która też pozwala feedbackować, pozwala nakreślić tor, którym, którym warto iść. My dzięki kontaktowi z Kickstarterem dostaliśmy się do sekcji Project We Love. Tutaj mogę zdradzić, że tutaj nie było żadnego, żadnej większej filozofii, po prostu napisaliśmy szczerze cześć, słuchajcie, widzimy, że jest taka sekcja Project We Love, w jaki sposób możemy tam się dostać i to jest sekcja, która tak naprawdę pozwala zwiększyć wizybility naszej, naszej kampanii. Oprócz tego warto pamiętać, że Kickstarter też wysyła maile do, do wszystkich osób, one trafiają do do większego grona niż tylko followersi, czyli na przykład, jeżeli jesteście w sekcji w Project Willow, jest duża szansa, że znajdziecie się na przykład w, w newsletterze. Oprócz tego, jak widać największy procent wejść uzyskał tak zwany direct traffic, czyli są to źródła wejść spoza Kickstartera i tutaj przez cały miesiąc. Nasz team pracował nad tym, aby uzyskiwać kolejne źródła wejść po prostu z zewnątrz. Czyli tutaj mowa o wszystkich aktywnościach poza Kickstarterem. Jak widać sama praca na Kickstarterze nie jest wystarczająca i trzeba pamiętać o tym, żeby skupiać się na e, źródłach wejść e, z Facebooka, z Twittera, z YouTube'a, bo tutaj e, dokładnego źródła wejścia nie ma. To jest po prostu e, link, który, który wysyłaliśmy do, do, do różnych miejsc, czy to e, do elementów, które my bezpośrednio publikowaliśmy jako twórca kampanii, czy osoby, które nas wspierały, czy to są jakieś inne retweety, link na YouTubie, czy, czy w jakimkolwiek innym artykule. Także e, jeżeli mam tutaj coś zasugerować, to pamiętajcie, że Kickstarter to jest tylko mała część, a trzeba pamiętać o tym, żeby budować ten ruch poza. E, tutaj e, na, pierwszy rzut, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są dwa takie same wykresy. Te wykresy, jak widać tutaj po, po opisach, dotyczą zebranej kwoty i liczby backersów, czyli liczby wspierających. Te dwa wykresy mają wspólne w sobie to, że można tutaj wyróżnić flow kampanii. Tak? Tutaj widać, że pierwsze 48 godzin i ostatnie jest kluczowe, czyli ten wykres ma, ma tego typu strukturę widać tą stagnację w środku. I to jest tutaj. Każda osoba, która, która prowadziła Kickstartera, to powtarza. Ten peak visibility na samym początku jest duży, czyli osoby, które wchodzą na Kickstartera, ta, ta kampania jest gdzieś tam widoczna jako New Project, ma, ma, bardzo duże, ma bardzo duże visibility, dzięki czemu tutaj ten wzrost pieniędzy jest, jest wyższy. Ona gdzieś tam potem zaczyna, zaczyna się wyrównywać. Chyba, że są jakieś anomalie, tak jak tutaj na przykład ta kolumna, o której za chwilę będę rozmawiać. Pod koniec również Kickstarter, jak wspominałem, wysyła różne maile, czyli na przykład wysyła maila informującego o tym, że kampania się kończy. Jest to taki ostatni push, także tutaj też warto poświęcić duże pokłady energii na to, żeby tę końcówkę jeszcze dociągnąć i żeby udało się zebrać jak najwięcej. Także, co się stało 17 kwietnia? 17 kwietnia nawet nie my, tylko osoba z naszego community, czyli tutaj to jest kolejne potwierdzenie, jak warto mieć zdrowe community, które było tak zahajpowane grom, że chciało nam pomóc i skontaktowało się z Allcat Games. Allcat Games w tamtym czasie prowadziło inną kampanię kickstarterową gry Pathfinder. Już nie pamiętam subtytułu, także, także przepraszam. Kontakt polegał na po prostu luźnym mailu, tak, że cześć, prowadzimy kampanię. Widzę, że Wy też macie, bo oni oczywiście prowadzili w tym samym momencie. Zróbmy jakieś cross promo. No i cross promo polegało na tym, że oni napisali o nas, my napisaliśmy o nich. I jak widać, ten sam gatunek, podobny user base sprawił, że udało nam się zebrać w środku, w środku kampanii. Tam jednego dnia 12 tysięcy dolarów byliśmy na plus. Pik zaowocował też jakimś coverage'em, oczywiście bazem w social mediach, więc to sprawiło, że, że ten pik jest tutaj bezpośrednio. Anomalią, ale to jest kolejna rzecz, o której chcę, chcę powiedzieć. Warto wchodzić w cross-promocję, warto uderzać do, do innych deweloperów, którzy w tej chwili prowadzą kampanię. Warto zrobić research i szukać, szukać szans, ponieważ osoby, które są na kickstarterze, to też jest potencjalny klient. Tak? To są osoby, które chcą wydać pieniądze, chcą wesprzeć jakąś grę i, i szukają podobnych tytułów, także warto tutaj szukać szans. Co się stało, że tutaj jest czerwono? A stało się tyle, że stagnacja kampanii powoduje, że czasami trzeba być przygotowanym na to, że ten attention span może spaść nawet do momentu, kiedy ktoś wycofa pleża, ponieważ tutaj użytkownicy Kickstartera mają możliwość cofnięcia pleża nawet w ostatni dzień, więc tutaj po prostu ktoś usunął. Tiera designera, który kosztował u nas 1500 dolarów. Z tego co pamiętam, to był najdroższy tier, także bilans tutaj wychodził potem ujemny. Mamy podejrzenie, dlaczego tak się stało, ale o tym również za chwilę. Kolejne wykresy pochodzą z platformy KickTrack. KickTrack to jest platforma, na której można analizować statystyki każdej kampanii, zakończonej, trwającej. Ona na bieżąco zbiera informacje, więc to, o czym tutaj mówię, można bezpośrednio też sobie zobaczyć później po, po prelekcji na KickTracku. Tutaj tak naprawdę to są te dwa takie same wykresy, czyli zebrana kwota, liczba bakerów, ale chcę tutaj pokazać także, że flow komunikacyjny, czyli liczba komentarzy, która pojawiała się u nas na, w kampanii Kickstarterowej, jest y, podobna. Także widać na początku pik 48 godzin e, tych komentarzy jest sporo, one potem się pojawiają. E, z tego co widzę, one chyba nie. E, nie zbierają liczby komentarzy pod danym update'em, tylko ogólnie pod kampanią. Także e, nie mam też pojęcia, czy to są komentarze, które, e, czy w tych komentarzach też są nasze odpowiedzi. E, no bo tutaj w community driven approachu wiadomo, że jakby 40-30% e, liczby komentarzy wszystkich no, m, też należy do, do nas, po, 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 ponieważ odpowiadamy wchodzimy w interakcje z ludźmi to jest to jest jakby podstawą community managementu prawda e Tutaj pozwoliłem sobie, oczywiście, co pod NDI-em zuglurowałem, e, pozwoliłem sobie skopiować screenshot z naszego SharePointa pr gdzie e, to jest mały umamek dokumentów, które, które tam mieliśmy. One pokazują, jak bardzo staraliśmy się przygotować do tej kampanii, i tutaj warto zwrócić uwagę na daty. Przypominam, że kampanię zaczynaliśmy w marcu e, 2020, a tutaj pojawiają się dokumenty, które są. E, Publikowane 16 października, dlatego że my przygotowaliśmy się do tej kampanii już 6 miesięcy przed startem. Oczywiście to nie wyglądało tak, że my 100% sił od października przygotowywaliśmy, bo wiadomo, że trzeba robić także zupełnie inne rzeczy, ale im bliżej, tym, ten, tym te nakłady pracy były większe uwaga, walltext, nie będę tego całego czytał, chciałem tylko trochę puścić takim szokerem i pokazać, ile tak naprawdę jest rzeczy, o których trzeba pamiętać. My nie byliśmy tego świadomi i warto sobie przygotować taką listę, taki battle plan, o czym trzeba pamiętać, bo tak naprawdę tutaj szybko przelatując, trzeba pamiętać o całej strukturze kampanii, trzeba w ogóle mieć pomysł na tą kampanię, trzeba mieć referencje, co tak naprawdę chcemy przekazać, co chcemy osiągnąć, trzeba zrobić research, trzeba pamiętać o asetach graficznych, którymi Kickstarter tak naprawdę stoi. Bez asetów, no nie ma kampanii, tak naprawdę. My na bieżąco kontaktowaliśmy się z Kickstarterem, który początkowo, tak jak Grzegorz Dymek wspominał tydzień temu na swojej prezentacji, oni nas na początku olewali, wiadomo, jakieś, jakieś płotki piszą do nas, chcą, chcą coś, ale jak zobaczyli, że ta kampania ma ręce i nogi, no to było, było coraz lepiej. Oprócz Kickstartera trzeba pamiętać o wideo, które trzeba przygotować. Trzeba pamiętać o tym, że trzeba jakiś baz zrobić poza Kickstarterem, czyli trzeba współpracować z mediami, z influencerami. Trzeba wycenić produkty fizyczne, które chcemy robić. Trzeba pamiętać także oczywiście o copywritingu, czy całej logistyce, instrukcji dla bakerów. Także jest masa rzeczy, o których trzeba pamiętać. Nie ma także złotej recepty na to, tak, po prostu pamiętajcie o tym, że kampanii się nie robi, no, kampania to nie jest prasówka, którą się pisze dwa, tyś... dwa miesiące, czy tam dwa tygodnie przed, przed publikacją, tylko trzeba tutaj naprawdę zastanowić się, jak ta kampania ma wyglądać, i żeby to wszystko miało ręce i nogi. W naszym przypadku okres startu tutaj spiął się troszeczkę z pierwszym lockdownem. O tym, jak COVID wpłynął na naszą kampanię, będę mówił jeszcze, jeszcze później. Także, my staraliśmy się naszą kampanię uruchomić po GDC, po Paxie, a przed E3, czyli to jest ten slot w Q2, czyli w drugim kwartale roku. I nasze, nasze aktywności na start obejmowały przede wszystkim ogłoszenie kampanii na targach. To ogłoszenie wyglądało w sposób taki, że my po prostu na banerach mieliśmy informacje. Coming soon on Kickstarter. Nie puszczaliśmy żadnej informacji w mediach, ponieważ media nie lubią pisać o Kickstarterze. Media lubią pisać o dodatkowym asecie, o nowych screenshotach, o filmie, ale gdy jakby samym komunikatem jest to, że startuje kampania Kickstarterowa, no to oni nie będą służyć jako słup ogłoszeniowy, gdzie, gdzie po prostu będziemy zbierać ludzi na, sam, na zasadzie samego, sa, samej informacji. Jeżeli na przykład w ramach filmu pojawia się informacja o tym, że wychodzicie na Kickstartera, no to tutaj, tutaj nie ma problemu tak naprawdę, bo w, w ramach filmu jest nowy, nowy content w postaci czy to tam rzutów gameplayowych, czy po prostu nowego bitu w postaci filmu. Przed startem zaprosiliśmy nasze community z Discorda, które tam nie było jakieś, jakieś duże, ale już były osoby zainteresowane produktem. Daliśmy im dostęp do kampanii, powiedzieliśmy macie, sprawdźcie, dajcie nam znać, co, co uważacie za, za złe. I tutaj ten feedback był bardzo cenny. Community pozwoliło nam Sfeedbackować i zmienić bardzo wiele rzeczy w, w tej kampanii, także warto mieć też taki, taką osobę czy, czy community, od którego można odbić dane rzeczy. Uruchomiliśmy tak zwanego Coming Soon Page'a, o tym jak się okazuje wiele osób nie wie, ale jest coś takiego jak Coming Soon Page, to działa jak wishlista, czyli można się zapisać, przed startem kampanii i, i oczekiwać, potem dostajemy powiadomienie, więc to też był fajny element, żeby informować o kampanii przed startem, po prostu wysyłając takiego linka do Coming Soon page'a. Oprócz startu Kickstartera, jak wspomniałem, kontaktowaliśmy się z mediami, udało nam się ugadać coverage z IGN-em. Puszczaliśmy ekskluzywny materiał w postaci 10-minutowego gameplaya z komentarzem Deva. I on został publikowany chyba 3-4 dni przed. W ramach samego startu puszczaliśmy wideo teaser, który leciał głównie na naszych socjalach czy YouTube, czyli on miał być jeszcze takim większym generatorem bazu. Samo Kickstarter Video Teaser działa też u nas idealnie jako taki elevator pitch gry, więc warto przygotować sobie też to taki hint bardziej ogólnomarketingowy. Warto mieć taki 20-30 sekundowy klip, który będzie sprzedawał grę no będzie takim po prostu elevator pitchem. Naszym minusem było to, że nie mieliśmy builda dla prasy. Tutaj wszyscy, wszystkie źródła mówią o tym, że warto mieć taki proof of, proof of concept w postaci dema czy builda, aby gracze mogli od razu sprawdzić, czym jest ta gra, jak ona wygląda. Przede wszystkim nie wolno się bać tego, że to jest working progress. Wiadomo, że to jest working progress, także nie bójcie się publikować rzeczy, które jeszcze nie są gotowe, ponieważ gracze wolą zobaczyć coś niedokończonego, ale chcą widzieć ten ten premis tą obietnicę, tak? U nas ludzie musieli szczęśliwie zaufali ale musieli się opierać tylko na tym, co pokazywaliśmy na Kickstarterze, czyli to były screenshoty, to były koncepty i, i opis, tak, i, i trzymaliśmy kciuki i na szczęście się udało. Oprócz tego udało nam się też ugadać premierę z GOGiem, który, który też nas wsparł zewnętrznie na ich social mediach, czy, czy mogliśmy z tego uszyć fajny bit, także pamiętajcie, żeby wychodzić, rozprzestrzeniać te widełki komunikacyjne na zewnątrz jak najwięcej się da. Tak jak wspominałem, Kickstarter wideo zostało uruchomione. Kickstarter wideo to jest jedna z kluczowych rzeczy w kampanii, także pamiętajcie, że te wideo musi od razu sprzedawać to, czym jest ta gra. Musicie zainteresować tych graczy. To jest pierwsza rzecz, która pojawia się w kampanii Kickstarterowej, także jest to bardzo kluczowa rzecz. Byliśmy też w takiej, w takiej sytuacji, że mogliśmy rzucić jakieś pieniądze w postaci reklam, ale to było dosłownie, powiem, 300 zł na. Na Facebooka czy Twittera, tylko po to, żeby tam gdzieś latała ta informacja o tym, że mamy Kickstartera. Tak mniej więcej wygląda nasza, wygląda, wygląda dalej nasza kampania. Nie bez przyczyny wysyłam akurat takie screeny, ponieważ w jaki sposób tutaj widać motyw przewodni, ta kampania się wyróżnia. W, w dobie jakby internetu, wideo, storiesów na Instagramie i tak dalej, ludzie coraz mniej są chętni do czytania, także ten content musi przyciągać. No i jego widoczność można przede wszystkim zagwarantować w postaci tych asetów wizualnych. Tutaj akurat te screenshoty mają też pokazać Wam pewien zabieg, który my przygotowaliśmy, czyli scrollując stronę na Kickstarterze, nie znajdziecie miejsca, gdzie nie ma przynajmniej jednego aseta związanego z grą. Czyli mam tutaj na myśli film, mam tu na myśli screenshoty, mam tu na myśli koncepty. Zawsze gdzieś pojawia się jakiś, jakiś element, który sprawi, że gracz będzie, czy czytelnik zainteresowany będzie chciał skrolować niżej. Także tutaj grafiki są kluczem do sukcesu. Um, powinno się unikać oczywiście długich bloków tekstu i musi być ten efekt wow. No to jest podstawa marketingu: czyli i trzeba zainteresować gracza i trzeba pokazywać prawdziwy stan gry. Tak jak wspominałem, warto też pamiętać o tym, żeby demo build dla graczy pojawił się w tej kampanii. Może to też być jako może być to też rozwiązane jako instant preview, czyli ktoś was wesprze, dostaje od razu dostęp do, do dema. Tylko pamiętajcie, że może cofnąć pledża. Oczywiście mam nadzieję, że, że nikogo, nikogo taka sytuacja oczywiście nie spotka. Także my naszą, naszą strukturę kampanii opieraliśmy tak naprawdę na bazie kilku wybranych kampanii kickstarterowych, patrzyliśmy, jak wygląda ta struktura i tak naprawdę nie ma złotego środka. Pamiętajcie, że im więcej sekcji, tym jakby struktura kampanii się zwiększa, także my na pewno zrezygnowaliśmy z elementów takich jak budget, czyli to jest taki wykres kołowy, który informuje o tym, gdzie, dana, gdzie dane pieniądze zostaną ulokowane, które zostaną zebrane. Usunęliśmy na przykład The Team, stwierdziliśmy, że wydaje mi się, Wydawało nam się, że nikogo nie interesuje, kto robi tą grę, a o czym jest ta gra. Dlatego chcieliśmy sprzedać przede wszystkim Hook, a deweloperów chociażby w tej chwili staramy się przedstawić za pomocą Dev Diariesów. Tak wspominałem, wideo jest kluczowym elementem kampanii i kampania powinna być ciągle aktualizowana, czyli ta struktura, którą tutaj widzicie, ona powinna być też modyfikowana w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest kampania, czyli jeżeli uda się ufundować grę, uda się odblokować pierwszego stretch gola, to te stretch gole powinny iść na początek. Tutaj również wspomnę, że widać tutaj po tych pierwszych górnych wierszach, że są spójne elementy kampanii. Powinna się pojawić krótki wstęp, wideo i tak naprawdę opis, czym jest ta gra, a potem w zależności od tego, co Wy chcecie przekazać w pierwszej kolejności, czy to ma być setting, czy to ma być USB gry, czy soundtrack, tutaj już od Was zależy, jak to ma wyglądać. Warto pamiętać, żeby to było przemyślane jeżeli chodzi o animowanie graczy, to jest taki element trochę gamifikacji najprostszej, jakiej się da. My przygotowaliśmy tak zwane Social Media Goals. To polegało na oczywiście udostępnieniu wybranego posta. To był post informujący o tym, że kampania trwa. Im więcej osób udostępni, tym coś odblokowujemy. I to jest przykład community driven approachu, czyli gracze mają realny wpływ na to, że coś pojawi się w grze. U nas to były jakieś figurki w apartamencie GMDK, dodatkowe interakcje z NPC-em, czyli to są małe rzeczy, tak? Ale gracze, widząc, że jest taka możliwość, będą się będą bardziej skłonni do tego, żeby udostępnić i takie. takie takie tiery można zrobić dla YouTube'a, dla Twittera, dla innych social mediów. Można wyjść poza social media i zrobić zupełnie coś innego. Także warto też o tym przemyśleć. To jest tak zwany one liner. To jest elevator pitch gry, czyli to powinno się znaleźć na początku kampanii. Za pomocą tej grafiki można powiedzieć: wszystko o grze. I to jest taki po prostu one-liner, który opowiada o tym, czym jest gra. Widać tutaj setting, widać o czym jest ta gra, widać jakie wspieramy kontrolery, jakie będą platformy, jaki jest release window, jaki jest status obecnie tej gry, więc to pozwala szybko, już na początku kampanii, zebrać te najważniejsze informacje na temat gry. Także pamiętajcie, żeby coś takiego przygotować. Jeżeli chodzi o dodatkowe wskazówki, Tutaj patrzę, patrzę na czas, goni, goni, także tutaj postaram się troszkę szybciej przelecieć. Kalendarz premier i eventów ma tutaj znaczenie, także pamiętajcie o tym, żeby monitorować ten kalendarz i sprawdzić, jaki jest najlepszy moment. Mówi się o tym, że właśnie Q2 jest takim najlepszym momentem, jeżeli chodzi o publikacje, z uwagi na to, że tutaj są eventy rozmyte w drugiej połowie, jest ciężko z uwagi na sale i, i większe, większe premiery, które, które po E3 się, się rozpoczynają. Chociaż są oczywiście wyjątki, tutaj przykładem mogą być. Gry związane z, z horrorami. Jakby Halloween jest tutaj oczywistym, oczywistym, oczywistą datą do, do publikacji. Źródła mówią, że dzień startu środa czwartek, czyli tutaj. Podobnie, podobnie jak premiery gier, środy, czwartki są takim optymalnym momentem do startu kampanii po to, żeby ten baz w, w tym ciągu 48 godzin lokować właśnie czy tam w sobotę, w niedzielę i przedłużać ten attention span. Jeżeli chodzi o godzinę startu, jak widzieliście, USA jest liderem, także warto celować Golden Hours i czyli Eastern Standard Time. To może wynikać potem, to może mieć jakby swój, swoje konsekwencje w postaci aktywności graczy w wybranych momentach. My akurat jesteśmy w sytuacji, że ta aktywność będzie u nas w środku nocy zazwyczaj. E, oczywiście to nie jest zależne, to jest zależne dosłownie od y, tak wielu czynników, że, że nie, jesteście, nie jesteście i my, nie byliśmy w stanie tego przewidzieć, bo to może na przykład zależeć od tego, kiedy dane streżgo y będą odblokowywane. U nas zazwyczaj to było tak, że to była druga trzecia, także nasz team siedział. E, po nocach i pisał update'y, ponieważ chcieliśmy być, reagować na bieżąco z wydarzeniami, więc pamiętajcie, że może być tak, że zerwiecie nockę nieraz. Optymalny czas kampanii to jest mniej więcej 30 dni, nie ma sensu tego wydłużać, bo tak jak widzieliście, ten attention span jest. To jest tak naprawdę stagnacja lub mały pik, także tutaj nic, niewiele się zmieni, i mam nadzieję, że każdy, kto startuje z Kickstarterem, ma już jakieś community, czyli nie ma jakby premiery pomysłu w ramach Kickstartera, tylko gdzieś te community z innych gier, czy na jakichś forach, na Steamie, Discordzie jest, jest generowane. Tak jak widzieliście, z tym Pathfinderem udało się nam fajnie zrobić. Takiego mocnego biciora. Warto szukać innych kampanii, ruszyć swoimi kontaktami, po prostu warto być obecnym w całym świecie game devu. Przejdę teraz do wizualnej warstwy kampanii. Tutaj nasza graficzka miała pełną swobodę marketingową i tak naprawdę trochę czasu nam zajęło, do, by, by znaleźć ten odpowiedni motyw, który widzieliście. Na początku był tak zwany motyw drzewa. No, wygląda jak wygląda. Na początku wydawało nam się, że jest spoko, dlatego że. Nawiązuje do pewnego elementu z naszej gry oraz symbolizuje branching. Game Deck jest grą, gdzie nasze wybory mają znaczenie, jest wiele kierunków, w które możemy iść, także ta symbolika gałęzi była dla nas fajna. No i pionowa struktura z uwagi na to, że Kickstarter jest stroną internetową, którą skrolujemy. Minusem był oczywiście fakt, że tutaj jakby brakowało nam tego przewodniego koloru i był problem z czytelnością kampanii, także staraliśmy się. Znaleźć inne rozwiązanie. Innym rozwiązaniem było na przykład ściana grafiki. Wygląda lepiej, to trzeba przyznać. Mogliśmy się to też pobawić customowymi fontami i ten layout był bardziej elastyczny. Minusem jest oczywiście to, że jeżeli mamy tekst na grafice, no to nie można tutaj kopiować tego tekstu. Także tutaj może być problem z SEO, czy po prostu wygodą użytkowania. No i uważaliśmy, że tutaj był za duży kontrast względem bieli, także. Tutaj mogą racić po prostu w oczy. Tutaj muszę wspomnieć o tym, że, że tutaj bezpośrednią referencją tego, tego pomysłu była kampania Egony od studia MedMind Studio, także pozdrawiamy. No i padł pomysł trzeci, czyli tekst na grafice, który był tak jakby gliczowany. Tutaj macie kolejne przykłady na stretch goalach, jak to mniej więcej wyglądało. Był to tak zwany motyw sortowania pikseli, który został uzyskany dzięki takiej ja magii w Photoshopach. Nie znam się na Photoshopie, także nie powiem Wam jak to, pod, jak to powstało. Wydaje mi się, że te screenshoty fajnie to ukazują, więc tak naprawdę ten efekt nie był z... Nie był dużą filozofią, a można było stworzyć naprawdę coś unikatowego, czego nie widzieliśmy na Kickstarterze. No i tutaj plusem przede wszystkim była, była ta ciągłość wizualna, nieregularna forma, czyli mogliśmy totalnie wyrzucić justowanie, mogliśmy ten tekst dać w prawą stronę, mogliśmy rozbić ten tekst tutaj. Mimo, że to był dalej tekst na grafice, mieliśmy większe pole do popisu. Uniwersalna paleta kolorów, ponieważ tutaj widać, że idziemy w żółć, w błękit, w fiolet, mogliśmy. Tutaj wszystkie kolory tęczy, po prostu mogliśmy, mogliśmy je użyć. Minusem dalej pozostawało SEO, ale stwierdziliśmy, że po prostu dodamy krótki opis w edytorze Kickstartera na start, żeby, żeby to wyglądało. Także pamiętajcie o tym, żeby ta cała kampania była atrakcyjna wizualnie. Tutaj widać, że testowaliśmy dalej fonty na tle, screenshotów, nie dawaliśmy w edytorze po prostu, publikując screenshot pod screenshotem, tylko staraliśmy się jakoś je ładnie ułożyć kompozycyjnie. No i to sprawiło, że ten tak zwany visual flow, ciągłość wizualna i subtelność przejść była osiągnięta i to po prostu nam, nam się podobało. Przechodząc do support pledży, tak wyglądała nasza tabelka, którą, którą przygotowaliśmy, czyli to są nagrody, które oferowaliśmy w ramach danego, danej nagrody. Trochę chaos, wiem, ale, ale my, lubimy, my lubimy tego typu Excelki w naszym teamie. Naszym podejściem było to, żeby podzielić te nagrody pomiędzy cyfrowe i fizyczne. I uważam, że to był fail, dlatego że gracze nie wiedzieli, co się dzieje, albo chcieli po prostu do cyfrowego kledża coś dorzucić. Tak? Także staraliśmy się wyjść poza ten schemat standardowy, includes all above, czyli to powinna być tutaj na tym screenshotzie taka piramidka, czyli każdy kolejny tier zawiera poprzednie rzeczy plus coś nowego. My stwierdziliśmy, że się z tym pobawimy. To powodowało dużo problemów. Ludzie pisali do nas, ponieważ chcieli dodać nagrodę poza. Także no, był, był, to, był to jednak chaos I jeżeli tutaj nie macie pomysłu na to, w jaki sposób podejść do stretch goali, najlepiej będzie po prostu iść bezpiecznym wariantem, czyli każda kolejna nagroda powinna coś mieć. Jeżeli, jest, jeżeli macie na to pomysł, no to tutaj oczywiście zachęcam do testowania, ale musi to być oczywiście fajnie wyjaśnione. Tak wspominam o Kickstarter Special, to był bardzo dobry pomysł, dlatego że w ramach early birdów w momencie, kiedy mieliśmy early birdy, czyli te tańsze tiery, które zawierały grę, ludzie i tak chcieli kupować Kickstarter Special, czyli tutaj jakby zysk był, zysk był widoczny. Jednak sposób komunikacji pozostawiał troszkę do życzenia, dlatego że brakowało tego finałowego wykończenia. Zabrakło informacji o czasowej ekskluzywności, co było oczywiście takim wewnętrznym fejlem, a gracze po prostu stwierdzili, że hej, płacę 300 dolarów za to, żeby wesprzeć Waszą grę, czemu nie mam tego, tego opowiadania, tak? Więc tutaj znowu stwierdziliśmy, że hmm, no w sumie ma rację, tak? Także ten Kickstarter Special powodował, że ci gracze gdzieś byli sfrustrowani, dlaczego płacą tyle pieniędzy, oczywiście z tych wyższych tierów i nie mają tej, tego prezentu, także my z tego, co pamiętam, potem w ankiecie po zakończeniu Kickstartera informowaliśmy graczy, że jest też taka możliwość, aby dorzucić kolejne rzeczy do, do swojego progu finansowego. Tutaj przed, przed chwilą o tym wspominałem, to jest wykres, który nam pokazuje, w jaki sposób rozkładało się cenowo Early Birdy i, i Kickstarter Special i Game Deck, czyli to są wszystkie tiery, gdzie znajdowała się gra w różnej cenie oczywiście. Tak samo e, warto tutaj wspomnieć o tym, że Early Bird pierwszy e, był o 2 dolary tańszy niż drugi, ponieważ też trzeba wyróżnić jakoś tych graczy, którzy zdecydowali się na początku e, wesprzeć Game GameDeka. Także tutaj polecam ekspery eksperymentować z Early Birdami z Kickstarterem. Pula tych gier, tych dostępnych przedmiotów w ramach Early Birda też powinna być tutaj wyliczona według takiego waszego troszkę gut feelingu, tak? Ile, ile tak naprawdę może się sprzedać. My wyestymowaliśmy, że spróbujmy łącznie 750, czyli Early Bird 1 zawierał 300. Widzieliśmy, że dalej jest zapotrzebowanie, więc stwierdziliśmy, że zrobimy po prostu drugi, drugi drop. Także warto tutaj eksperymentować. I tak jak wspominałem, to, to, to się bardzo dobrze przyjęło. Mogliśmy lepiej estymować liczby fizycznych tierów i tych droższych rzeczy, ponieważ one się szybko skończyły, a zapotrzebowanie było duże. Także gdzieś to powodowało znowu frustrację ludzi. No i zrobiła nam się dziura w przedziale cenowym między 49 a 179. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że ktoś jest skłonny zapłacić 115 do dolarów, tak i nie ma co kupić, nie ma, nie ma fajnego asetu. Także my stwierdziliśmy, że trzeba zrobić Brainstorm w Teamie. I w trakcie kampanii myśleliśmy nad tym, co można dodać jeszcze. Także urodziło się kilka fajnych pomysłów, między innymi gracze pojawił się na przykład Underground Artist Tier. Ten tier polegał na tym, że gracze mogli dodać graffiti lub plakat adresowany przez nich, który pojawi się finalnie w grze. Więc to był taki input bezpośrednio w grze, czyli znowu Community Driven Approach. Gracze mogą zrobić coś sami. A to potem finalnie pojawi się w grze. Także pamiętajcie o tym, żeby, żeby myśleć o tego typu pomysłach i testować, bawić się, próbować. Ten, ta tabelka na dole pokazuje, że, że większość graczy interesuje przede wszystkim najtańsza nagroda z Grom. Tu widać, że blisko z 50% graczy skupiło się tylko na tych, na tych tierach, gdzie. gdzie Dawaliśmy tak naprawdę grę i dostęp do bety, czy wiadomo, imię, nazwisko w kredytach, czyli tą podstawę. Mieliśmy też tiera 5 dolarów, zastanawialiśmy się co z tierem 1 dolar, totalnie nieużyteczne, nawet nawet nie mam jak pokazać wykresu, bo po prostu ten 5 dollars rewards nie istniał, czyli nikt nie był na tyle, nie wiem, zdesperowany, żeby wesprzeć nas pięcioma dolarami w momencie, kiedy są inne fajne nagrody. Pojawiło się więcej osób, które po prostu zapłaciły większą sumę, ale nie chciały żadnej nagrody. Także to nawet nie odzwierciedla się w statystykach, które mówią o budowaniu jakby visibility kampanii, tak? Im więcej osób wesprze, tym gdzieś jesteśmy tam wyżej w wynikach wyszukiwania. Tak naprawdę nie wiem, czy tak jest, ale wiem, że nikt nie chciał nas wspierać takim małym tierem. Tak jak mówiłem o tym community driven approach, my też staraliśmy się wyjść poza, poza grę. Chcieliśmy za, zaoferować graczom coś więcej. Także urodził się pomysł na to, żeby nawiązać współpracę z firmą Display, która robi plak plakaty na metalowych blachach, które oferowaliśmy graczom. Z chłopakami z Full Theory i Imagine Pro dogadaliśmy zniżkę do Seven Days Long Gone, czyli po wsparciu każdy z graczy, który nas wsparł, dostał zniżkę na grę. I, i, i dodaliśmy, tak jak mówię, do fizycznych tierów cyfrowe odpowiedniki, czyli jeżeli ktoś miał, będzie miał fizycznego artbooka, dostanie też cyfrowego. Także tutaj warto też być responsywnym, elastycznym i starać się przede wszystkim udobruchać ludzi i mieć fajne pomysły, no bo to jest tak naprawdę. Kickstarter jest fajnym testem kreatywności po prostu. Tak jak wspominam o COVIDzie, covid COVID sprawił, że około 5-6% pledży w naszej kampanii zostało wycofanych. Zazwyczaj ludzie pisali szczerze, że sorry, nie wiemy co będzie, nie chcemy w tej chwili poświęcać funduszy na to, żeby wspierać grę, jak nie wiadomo co będzie na świecie. Tak. Wspominam o wsparciu branży. To jest też bardzo y, ciekawa rzecz i wydaje mi się, że duży baz, który udało nam się wygenerować, y, jest też y, tutaj zasługą tych wspomnianych firm. Oczywiście nie każdy. Zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma, ma dużo kontaktów, może są osoby, które też są introwertyczne i te jakby wyciąganie ręki do innych jest, jest ciężkie, ale warto próbować wychodzić poza, poza tą sferę bliskich znajomych, warto się udzielać na, na redditach, forach. Tutaj mówimy akurat o takich podstawach pracy PR-owca, o których może niektóre osoby nie wiedzą, ale warto, warto próbować zbierać ten awareness, Awarne jest poza, poza własną, powiedzmy, banieszką, dlatego że e, dla nas, jakby, visibility na social mediach to w, w głównej mierze też coverage osób takich jak Brian Fargo. Tutaj, jak widać, Eurogamer e, zdecydował się w ogóle napisać artykuł o tym, że, że dane osoby wspierają naszą kampanię, więc też to jest jakaś forma zbierania, zbierania fajnego visibility. Także Warto mieć, warto mieć kontakty, warto żyć w zgodzie i budować markę. I nie tylko tutaj mówię o marce jako, jako grę, ale też z siebie, tak? bo no wasze, moje, kogokolwiek imię i nazwisko to też jest marka w branży i im jesteście bardziej rozpoznawalni tym, przynosi to po prostu lepsze profity. Jeżeli chodzi o stretchgoale, to tutaj, tak jak wspominałem, nasze ustalenia zmieniły się w 100%, Tak wyglądały nasze wstępne stretchgole. Z perspektywy czasu uważam, że były mało atrakcyjne, więc bardzo fajnie, że udało nam się je totalnie zmienić, bo jak zobaczycie w tej chwili na kampanie, pojawiały, pojawiały się tam takie stretchgole, jak dodanie nowego świata opartego na powie, powieściach czy całym że Lovecrafta, czyli tutaj mówię o świecie Cthulhu. Dodaliśmy wirtualny świat oparty na grze właśnie Food Theory, czyli Seven The Days Long Gone. Dodaliśmy voiceovery, oczywiście częściowe, czyli tutaj nie mówimy o pełnej lokalizacji. A propos lokalizacji, zauważyliśmy, że dużo Francuzów i Hiszpanów było zainteresowanych kampanią i burzyli się w trakcie kampanii, dlaczego nie mamy wsparcia językowego ich języków, więc stwierdziliśmy, spróbujmy zrobić stretch gola, który, który będzie odblokowywał te języki i udało się, udało się, gracze byli zainteresowani, także powstały te języki, no a finalnie informowaliśmy, informowaliśmy o Switchu, żeby wzmocnić jeszcze ten boost na koniec i finalnie nie udało się odblokować tego Switcha, ale mieliśmy tak naprawdę kolejnego bita w zanadrzu, którego udostępniliśmy w trakcie Gamescomu, że jednak decydujemy się na tego Switcha, także tutaj, jeżeli chodzi o stretchgole, pamiętajcie, żeby one były atrakcyjne, ponieważ one po ufundowaniu gry wpływają na to, czy Wasza kampania będzie atrakcyjna, czy nie. Kolejnym elementem, o którym musieliśmy pamiętać, to była redukcja wymaganej kwoty do odblokowania, czyli my zakładaliśmy sobie, że drugi tier po odblokowaniu, ufundowaniu gry to będzie 70 tysięcy. Teraz patrzcie, co się dzieje. No turn back mode to jest tak naprawdę usunięcie możliwości zapisywania gry. Czyli to jest taki tryb hardcore, bym powiedział w przeświadczeniu graczy. My chcemy 20 tysięcy po to, żeby usunąć opcję sejwowania. Stąd pamiętajcie też o tym, żeby starać się jakby te, te fundusze tutaj też te przedziały finansowe lepiej dostosować. Także finalnie nie było mowy o tym, że my zbieramy. Oczywiście. Tutaj na content update 2 260 tysięcy dolarów. Także finalnie chyba ostatnim tierem było 170 tysięcy, więc tu widać, że o prawie 100 tysięcy zmniejszyliśmy te, te, te progi. Także warto się tutaj zastanowić nad tym, czy, czy jest jakiś underpricing, czy może są zbyt duże przepaście, przepaści między, między tierami. Także jest to rzecz, którą na pewno iterowaliśmy wiele razy. Widać to chociażby po tytule, tak? Tutaj jest wersja piąta, a nie była to ostatnia wersja. Jeżeli chodzi o przykład community Driven Marketingu, my nie wiedzieliśmy, jakich chcemy dać, jakich chcieliśmy dać wirtualnym. Padł pomysł, że ej, dodajmy nowy, nowy świat. Ludzie lubią. No, i urodziły się tak naprawdę w teamie dwa obozy. Jeden chciał post.apo, Apo, drugi chciał ktulu Przygotowaliśmy z okazji tego taką ładną grafikę. I stwierdziliśmy, My nie umiemy się zdecydować, dajmy tą zagwostkę ludziom. W związku z tym y, nasze community miało do wyboru. Miało do wyboru cały świat. Czyli tutaj mówimy o designie tego świata, tak no bo tutaj wybierając świat y, zapada powiedzmy wyrok na dev team. W którym, w którym kierunku idziemy tak czy, czy idziemy w świat Ktulu czy post-apo, Także tak jak wspominałem wcześniej ludzie zdecydowali się na Ktulu. Przedział głosów był między innymi taki i to był naprawdę fajny bit, który miło się oglądało, ponieważ ludzie sami siebie nakręcali na zasadzie go go, team Ktulu. Chcemy ten świat, czujemy to. Więc tutaj też warto pamiętać o tym, żeby dawać graczom możliwość wyboru. Jeżeli chodzi o tutaj kolejne, kolejne rzeczy, właśnie o tym wspomniałem. Kolejnym przykładem takiego community driven podejścia jest na przykład oprócz głosowania możliwość dania czystego feedbacku. To już jest raczej rzecz poza Kickstarterem, którą robiliśmy, czyli nie udało nam się zrobić builda na, na start Kickstartera. On został wykluty przez nas bodajże w sierpniu. No i po, po udostępnieniu tego builda na. Na end screenie, jakby całego, całego dema, daliśmy graczom link do ankiety, gdzie mogli po prostu szczerze się, szczerze się wypowiedzieć. I tak naprawdę te community, które zebraliśmy na Kickstarterze, no jest z nami non-stop, bo on jest zajarany tą grą. On chce nam pomagać, także dzięki nim też mamy tak naprawdę naszych takich zaufanych beta testerów, którzy nie szczędzą słowa krytyki. I to trzeba przyznać, że jeżeli coś się zniechalo to dostajemy po twarzy, ale właśnie o to chodzi, tak? No bo nie żyjemy w jakimś przeświadczeniu, że coś jest ok, a tak naprawdę potem Metacritic będzie nam się świecił na czerwono. I mam tu na myśli Media Score, nie User Score. Jeżeli chodzi o Discord, to tutaj tak naprawdę po Kickstarterze ten Discord u nas. Bardzo dobrze działa, i on prosperuje. On jest takby jakby przedłużeniem tego, tego Kickstartera. My wszystkich ludzi przerzucamy na Discorda i tam się komunikujemy, tam dajemy updatey, więc Discord jest takim centrum dowodzenia. I z tego, co patrzę w tej chwili w sieci, jest to jedno z takich najlepszych miejsc w tej chwili, gdzie można jakby budować te community. Tak wspominałem, kampania marketingowa, znaczy sama kampania Kickstartera to jest tak naprawdę początek. My dalej update, update'ujemy tego Kickstartera, update'ujemy Steama, ponieważ też tam jest community, które, które gdzieś tam już listuje tą grę. Także tak jak wspominałem, tutaj przy Discordzie dla nas priorytetyzacja kanałów, social media też była inna, czyli zrezygnowaliśmy z innych kanałów na rzecz, na rzecz właśnie Twitcha, gdzie robimy dev no Notabene zrobiliśmy też z chłopakami z, z mojego teamu, czyli z Mateuszem Grelochem i Krzysztofem Wojdyłą, ponad dwugodzinny stream na temat Kickstartera. Gdzieś pojawiają się rzeczy, o których wspominałem tutaj, ale tak jak, tak jak mówię, w tej chwili to to było blisko trzy blisko godziny takiego fajnego small talku na temat, na temat tego, jak wyglądała ta, ta kampania z perspektywy mnie jako pr mojego kolegi z Teamu Krzysztofa, który też zajmuje się PR-em, i Mateusza, który jest kolegą Kamila po fachu z poprzedniej prezentacji, czyli community managerem. Także pamiętajcie o tym, żeby starać się też reorganizować te kanały. I tak jak wspominałem, koniec Kickstartera. To jest tak naprawdę początek, bo tutaj w grę wchodzi fulfillment, czyli realizacja tych postanowień z kampanii. U nas to się odbywa za pomocą płatnego tula, który nazywa się Backer Kit, ale są też darmowe alternatywy. Jeżeli mnie pamięć nie myli, one się nazywają GameFound, czyli to jest tool, który pozwala nam, przypisać nagrody do danych osób i potem realizować sobie całe postanowienia związane z realizacją wysyłki, tak, bo my mogliśmy pozwolić sobie na jakby przygotowanie fizycznych rzeczy. Zdaję sobie sprawę, że są kampanie, które na przykład fizycznych rzeczy nie chcą oferować, tak, więc tutaj będą tylko tak zwane digital goodies, ale też trzeba jakby zarządzać tym, tak, a nie polecam wypisywania wszystkich w Excelu, no bo się można zakopać, a wiadomo, Excel ma nieskończoną liczbę wierszy, także życzę wszystkim, żeby, żeby dotrzeć tam gdzieś do dziesięciotysięcznych wierszy w Excelu, jeżeli chodzi o spisywanie ludzi na Kickstarterze. Warto pamiętać o tym, żeby, żeby updateować na bieżąco te community, które udało się zebrać. No i dalej próbować przygotowywać kolejne aktywności niezwiązane już jakby bezpośrednio z grom, ale tak jak wspominałem, zniżki z Sevenem, displayty, dalsze bycie na eventach, publikowanie Dev Diariesów, czyli rozszerzanie tej treści, która została, rozszerzanie tego ziarenka informacji na temat gry, które które powinno być coraz bliżej premiery, publikowane bardziej bardziej, więc to są tak naprawdę podstawowe rzeczy, tak w pracy, w pracy, czy to P.R. i marketingu, więc tutaj jakby wiele się nie zmienia. Warto jednak pamiętać o tym, że trzeba informować, trzeba być szczerym z tym, z tym community, czyli my na przykład zdecydowaliśmy się przenieść tą datę premiery, tak, no i mieliśmy zagwozdkę, w jaki sposób mamy to e, skomunikować. Szczerość jest najważniejsza, dlatego napisaliśmy, hey guys, e, uważamy, że no nie jesteśmy gotowi na to, tak, chcemy wydać produkt, pod którym się podpiszemy, e, no i nasze community było na tyle otwarte, na tyle jesteśmy zaprzyjaźnieni z tymi osobami, że oni stwierdzili, jasne, rozumiemy was w 100%, e, My też chcemy zagrać w grę, która będzie która będzie jakby gotowa, i nie chcę brnąć ten temat w obecnych dniach. Także przejdę może dalej, bo tutaj mogę powiedzieć coś za dużo, a, a jakby szanujemy, szanujemy się tutaj wszyscy w, w branży. Także, takimi wskazówkami na koniec będzie na pewno to, by nie prowadzić kampanii samemu. Czyli warto pytać o feedback, warto prosić o pomoc. Warto też, może macie w swoim community jakąś osobę, którą możecie zatrudnić jako takiego moderatora, który wam pomoże, bo u nas też było kilka sytuacji, takich, że na przykład o 5 rano były jakieś nowe komentarze. No my wszyscy też musimy kiedyś spać, jesteśmy ludźmi. A osoba, która nam na przykład nas zapleczowała i była już z nami na Discordzie, wczuła się w rolę takiego community managera i pomagała nam odpowiadać na pytania. Pamiętajcie o tym, żeby uruchamiać wszystkie kanały komunikacji. Tutaj właśnie te crosspromo jest idealnym dowodem na to, żeby, żeby nie bać się i siać w jak największej ilości miejsc informacji o tym, żeby. Że, że mamy tą kampanię, oczywiście też z zachowaniem jakiegoś rozsądku, tak? Czyli, na przykład, nie warto na jakiejś grupie Facebookowej pisać o tym, że macie kampanię, jeżeli na przykład tam się nie udzielaliście. Także pamiętajcie, że to jest też taki proces długoterminowy. Kickstarter nie gryzie, także jeżeli macie jakieś problemy, z, z, macie jakieś pytania co do struktury, tutaj warto pozostawać w kontakcie z Kickstarterem, bo przynosi to bardzo dużo fajnych rzeczy. My na przykład już po, po całej kampanii dostawaliśmy też maile od, od Kickstartera na zasadzie: hej, testujemy nowy feature, chcemy coś dodać, chcecie potestować. Dlaczego nie? Warto tutaj żyć w zgodzie ze wszystkimi. Nie wiem, czy 6 miesięcy na wszystko, na wszystkie jakby kampanie to jest ten, jakby, ten wymarzony, wymarzona ilość czasu do przygotowań. Może dla niektórej kampanii wystarczą 3 miesiące, ponieważ nie wiem w skopie aktywności danej osoby, w dziale PR, zakładając, że, że tutaj słuchają nas osoby, które już gdzieś tam pracują jako community manager, będą się zajmować tym na pełny, etap, także. Warto tutaj pamiętać o tym iterowaniu, ponieważ to jest jak z premierą gry. Ten bit ma się tylko jeden, jak kampania sfajluje, no to potem gdzieś ten niesmak pozostaje zawsze, tak? Także warto też być przygotowanym na zmiany w trakcie trwania kampanii i być przede wszystkim responsywnym, czyli znowu to jest podejście, zdrowe podejście do community. Trzeba być otwartym, odpowiadać na te komentarze, na pytania, i być elastycznym. Jeżeli coś się też ludziom nie podoba, coś sugerują, warto rozważyć też, czy, czy, czy może to jest moment na to, żeby, żeby coś po prostu pozmieniać. Także e, dziękuję bardzo za uwagę. Tyle chciałem powiedzieć o, o Kickstarterze.